Wyobraź sobie miejsce, gdzie jeden dzień trwa dłużej niż cały rok. Na Wenus dzień oznaczający pełen obrót wokół własnej osi trwa tak długo jak 243 ziemskie dni. I co jest jeszcze dziwniejsze, pomimo tego, że na Wenus dni są tak niewiarygodnie długie, rok jest krótszy niż na Ziemi. Podczas gdy Ziemia potrzebuje około 365 dni, aby wykonać jedno okrążenie wokół Słońca, Wenus robi to w zaledwie 225 dni. Czyli jakimś cudem na Wenus dzień trwa dłużej niż rok. Wenus to ogólnie dziwna planeta. Nazywana jest bliźniaczką Ziemi ze względu na wiele podobieństw, choć jest nieco mniejsza. Ale są też pewne drastyczne różnice. Na przykład obraca się w przeciwnym kierunku, co oznacza, że Słońce wschodzi tam na zachodzie i zachodzi na wschodzie. I Wenus to nie jedyna planeta, która tak się zachowuje. Uran robi to samo. I na koniec, Wenus jest dość szalona, jeśli chodzi o atmosferę. Kiedy stoisz na Ziemi, naprawdę nie czujesz ciężaru powietrza wokół ciebie. Cóż, na Wenus miałbyś uczucie, jakby słoń siedział ci na głowie. Ta planeta ma 90 razy większe ciśnienie atmosferyczne niż Ziemia. Atmosfera składa się z gęstej warstwy toksycznych gazów. Na przykład dwutlenku węgla, który jest uwalniany przez wszystkie wulkany. Naciska on z niewiarygodną siłą. To skutkuje bardzo wysokimi temperaturami. Nic dziwnego, że minie dużo czasu, zanim będziemy mogli stanąć na tej planecie. Tymczasem Merkury, znajdujący się najbliżej Słońca, ma jeszcze szybszą orbitę niż Wenus. Wykonuje pełne okrążenie wokół Słońca w zaledwie 88 dni ziemskich. Jednak wolno obraca się wokół własnej osi, co oznacza, że jeden dzień na Merkurym trwa około 176 dni ziemskich. To praktycznie pół roku. Podobnie jak Wenus, dzień trwa tu znacznie dłużej niż rok. Jako że Merkury jest najbliżej Słońca, nie dziwi fakt, że doświadcza ekstremalnych wahań temperatur. W dzień mogą one wzrosnąć do 430 stopni Celsjusza, co jest wystarczającym żarem, aby stopić ołów. Ale poczekaj na zachód Słońca. W nocy temperatura spada do mroźnych minus 180 stopni Celsjusza. To dlatego, że Merkury nie ma tak gęstej atmosfery jak Ziemia, więc ciepło nie rozprowadza się równomiernie po całej planecie. Jeśli jedna strona jest w ciemności, będzie tam super zimno, a druga strona będzie piekielnie gorąca. Tak jakbyś położył duży kamień na palącym słońcu. W rzeczywistości jest tam tak zimno, że na powierzchni może nawet znajdować się lód. Spójrz na północny region polarny planety, szczególnie na te oświetlone słońcem żółte plamy w kraterach. Są to oznaki lodu wodnego. Okazuje się, że woda jest o wiele bardziej powszechna w kosmosie niż myśleliśmy. Mars jest często nazywany czerwoną planetą. Zyskał ten przydomek dzięki obfitości tlenku żelaza, czyli rdzy pokrywającej jego powierzchnię. Bogate w żelazo minerały tworzą rdzawo-czerwone zabarwienie, które tworzy niesamowity krajobraz Marsa. Okazuje się jednak, że Mars nie jest tylko czerwony. Gdybyś stał na jego powierzchni, zobaczyłbyś pustynny teren o karmelowym i złotym odcieniu, trochę brązowego i nawet przebłyski delikatnej zieleni. Mars posiada również największą górę w całym Układzie Słonecznym – Olympus Mons. Ma oszałamiającą wysokość około 22 km i jest o wiele wyższy niż Mount Everest. Uformował się w wyniku erupcji lawy o niskiej lepkości, tworząc strukturę przypominającą tarczę. Ponieważ Mars jest pokryty piaskiem, słynie również z szalonych burz piaskowych. Okazuje się jednak, że te burze są jeszcze bardziej niezwykłe niż myśleliśmy, bo mogą trwać miesiącami. Chociaż mogą stanowić wyzwanie dla przyszłych misji z udziałem ludzi, przyczyniają się również do zachwycającego wyglądu planety, kiedy obserwuje się ją z daleka. Na Marsie zdarzają się też trzęsienia. Znane są również jako drgania sejsmiczne, a po raz pierwszy wykryło je NASA w 2019 roku. W przeciwieństwie do trzęsień Ziemi, które często są wywoływane przez ruchy płyt tektonicznych, marsjańskie trzęsienia są uważane za efekt ochładzania i kurczenia się mas pod powierzchnią. Interesujące, jak podobne, a jednak różne są planety naszego Układu Słonecznego. Ikoniczne pierścienie Saturna mogą kryć tajemnicę związaną z pradawną przeszłością Ziemi. Pierścienie składają się głównie z cząstek lodu i skalnych odłamków i szacuje się, że są stosunkowo młode w kosmicznym ujęciu. Być może mają zaledwie kilkaset milionów lat. Obecnie istnieją teorie sugerujące, że powstały one po jakimś katastrofalnym wydarzeniu.
Na przykład po kolizji dwóch dużych księżyców lub rozpadzie komety. Co ciekawe, ten okres pokrywa się z czasem wymierania dinozaurów na Ziemi. Czy może istnieć tu jakaś zależność? Kto wie? Przy okazji, chociaż Saturn jest najbardziej znany ze swoich pierścieni, nie jest jedyną planetą w naszym Układzie Słonecznym, która je posiada. Jowisz, Uran i Neptun mają również swoje zestawy pierścieni, chociaż nie są one tak widoczne i fajne jak te Saturna. Jednak jest coś, w czym Saturn naprawdę się wyróżnia. Wspaniały sześciokąt na jego biegunie północnym. To kolosalny heksagon. Każdy bok tej niewiarygodnej struktury mierzy około 14 tysięcy kilometrów, czyli o 2000 więcej niż średnica Ziemi. Naukowcy nie są pewni, jak doszło do jego powstania ani dlaczego tak się stało. Sądzą, że mogło to być spowodowane różnicami w prędkościach wiatru. Albo być może jest kształtowany przez lokalny, powolny, meandrujący strumień powietrza. Jak na razie pozostaje to kolejną z tajemnic Saturna. Podobnie jak sześciokąt Saturna, Jowisz ma również swoje własne dziwaczne miejsce nazywane Wielką Czerwoną Plamą. To burza, która trwa już co najmniej 450 lat i jest większa niż cała Ziemia. Pomimo swojej nazwy, kolor plamy zmieniał się na przestrzeni lat, od ceglastej czerwieni po delikatnie łososiowy. Naukowcy nadal badają tę nieustającą burzę, odkrywając tajemnice jej trwałości i ciągle zmieniających się odcieni. Meteorologicznie Wielka Czerwona Plama to prawdziwe centrum mocy, generuje ogromne ciśnienie na południowej półkuli Jowisza. Tymczasem sam Jowisz jest potęgą, jeśli chodzi o pole magnetyczne. Jego wpływ jest kolosalny. Sięga daleko poza samą planetę i tworzy jedno z największych i najsilniejszych pól magnetycznych w naszym Układzie Słonecznym. Z tego powodu Jowisz jest źródłem intensywnego promieniowania i hipnotyzujących zorzy polarnych. Chociaż zorza polarna na Ziemi zapiera dech w piersiach, Jowisz również ma coś do zaoferowania. Pole magnetyczne wchodzi w reakcję z naładowanymi cząstkami z księżyców Jowisza i z wiatru słonecznego. To tworzy olśniewające zorze polarne w pobliżu jego biegunów. W porównaniu do Ziemi skala tych zórz jest niesamowita. Nigdy nie widzieliśmy niczego podobnego na naszej planecie. Ale nawet posiadanie fajnej, dużej plamy nie jest unikalną cechą w naszym Układzie Słonecznym. Burzliwy olbrzym Neptun, ósma i najdalsza planeta od Słońca, ma również swoją wielką ciemną plamę. Podobnie jak na Jowiszu, jest to ogromny wir w atmosferze planety. Ale inaczej niż jego odpowiednik na Jowiszu, ta plama ma tendencję do pojawiania się i znikania z powodu dynamicznych i stale zmieniających się wzorców pogodowych na Neptunie. Neptun, podobnie jak Uran, jest znany jako lodowy gigant. I jak inne giganty, może pochwalić się jednymi z najbardziej gwałtownych wiatrów w naszym Układzie Słonecznym. Te naddźwiękowe wiatry mogą osiągać prędkość większą niż 2000 km na godzinę. Co za siła! Ale to tłumaczy jego gęste formacje chmur. Tak przy okazji, jeśli kiedykolwiek marzyłeś o planecie, na której z nieba spadają diamenty, polecam ci to miejsce. Naukowcy przypuszczają, że głęboko w atmosferze Neptuna, gdzie panują ekstremalne ciśnienia, atomy węgla są sprężane i tworzą diamenty, które potem mogą padać jak deszcz. Co za unikalny dodatek do tej burzowej pogody. Księżyce Neptuna odziedziczyły po swoim rodzicu dziwaczne warunki pogodowe. Na przykład jego największy księżyc Tryton posiada tak zwane kriowulkany. Zamiast wypluwać płynną lawę jak na Ziemi, kriowulkany Trytona wybuchają mieszanką wody, amoniaku i azotu. Wyobraź sobie to jako lodowe gejzery strzelające materiałem w przestrzeń kosmiczną. Wygląda na to, że każda planeta naszego Układu Słonecznego ma swoje własne dziwactwa i interesujące cechy. Miejmy nadzieję, że w przyszłości odkryjemy więcej interesujących rzeczy, które kryją się w przestrzeni kosmicznej. Ciepło słoneczne jest pod naszymi stopami. Naukowcy doszli do wniosku, że jądro Ziemi jest w rzeczywistości tak gorące, jak powierzchnia Słońca. Ma około 5982 stopni Celsjusza.
Jednym z powodów, dla którego jest tam tak niesamowicie gorąco, jest fakt, że Ziemia wciąż emituje ciepło wytworzone w momencie jej powstania miliardy lat temu. Poza tym, gdy obiekt wielkości Marsa uderzył w młodą Ziemię, według jednej z teorii nie tylko stworzył Księżyc, lecz także stopił powierzchnię naszej planety. To dodatkowe ciepło nadal jest przechowywane wewnątrz jądra. Nie ma się jednak czym martwić, dotarcie do jądra Ziemi jest dla nas trudniejsze niż zbadanie powierzchni Plutona. W rzeczywistości stworzenie technologii umożliwiającej fizyczne dotarcie do tego rejonu może być kompletnie nieosiągalne. Na Księżycu nie ma powietrza. W takim razie jak to możliwe, że satelita rdzewieje? Naukowcy odkryli na Księżycu obecność hematytu, który stanowi rodzaj rdzy. Specjalny instrument badawczy NASA zbadał światło odbijane przez powierzchnię Księżyca. Okazało się, że skład gleby na biegunach naszego satelity jest zupełnie inny na pozostałej jego części. Powierzchnia Księżyca pełna jest skał bogatych w żelazo, jednak bez tlenu i ciekłej wody nie może pojawić się rdza. Całość jest jeszcze bardziej zagadkowa ze względu na wiatr słoneczny, który bombarduje Księżyc wodorem. Wodór natomiast utrudnia powstawanie hematytu. Mimo tego, że Księżyc nie posiada atmosfery, występują tam śladowe ilości tlenu. Jego źródłem jest górna atmosfera naszej planety. Ziemia chroni także Księżyc przed wiatrem słonecznym niemal w 100%, ale nie zawsze. Nawet jeśli nasz naturalny satelita jest całkiem suchy, lód może występować w kraterach po jego ciemnej stronie. Dzień na Uranie trwa 17 godzin, 14 minut i 24 sekundy. Ale czy wiesz, że planeta jest nachylona pod kątem 98 stopni, co sprawia, że pora roku na gazowym gigancie trwa 21 ziemskich lat? Mars ma dwa księżyce, Phobos i Deimos. W ciągu od 30 do 50 milionów lat grawitacja Marsa rozerwie Phobosa, co prawdopodobnie doprowadzi do powstania pierścienia wokół planety. Ziemia jest najbardziej gęstą planetą w Układzie Słonecznym. Wewnątrz Ziemi znajduje się jądro, które odpowiada za około 15% jej objętości. Składa się ono z dwóch części – jądra zewnętrznego i wewnętrznego. Wewnętrzne to twarda kula złożona z żelaza i niklu. Ma średnicę 1223 km. To tyle, co 80% średnicy Księżyca. Jądro zewnętrzne o grubości 241 km jest płynne i składa się z żelaza i niklu. Ciśnienie nie jest dostatecznie wysokie, aby ta warstwa była twarda. Na Marsie znajduje się największy wulkan w Układzie Słonecznym. Mimo tego, że obecnie na Marsie jest spokojnie, w przeszłości jakaś siła spowodowała powstanie i erupcję wulkanów. Jeden z nich nazywa się Olympus Mons. Ma 25 km wysokości, to trzykrotnie więcej niż Mount Everest, i 601 km po przekątnej, co oznacza, że ma rozmiar Arizony. Wulkan urósł do tak ogromnych rozmiarów ze względu na słabą grawitację Marsa i brak ruchów płyt tektonicznych. Grawitacja nie jest taka sama w każdym miejscu. Skały, metale i inne minerały i substancje, które tworzą planetę, są umieszczone w glebie dużo gęściej w niektórych miejscach. Ma to zaskakujące konsekwencje. Grawitacja różni się w zależności od tego, gdzie jesteś. Twoja waga jest o 0,5% mniejsza, gdy stoisz na równiku, niż wtedy, gdy stoisz na biegunach. W większości przypadków różnica ta jest mniejsza niż 0,5 kg. Twój wzrost też może się różnić. Jeśli stoisz na Mount Everestie, także ważysz trochę mniej. Tylko nie patrz w dół! Najbardziej wytrzymały organizm na naszej planecie jest tak mały, że go nie zobaczysz. Niesporczaki to słodkie małe stworzenia, które mają 8 odnóży, płaską głowę i mierzą mniej niż 0,01 cala. Mimo ich mikroskopowego wzrostu mogą przetrwać niemal w każdych warunkach. Preferują mokry mech na dnie jezior, ale nie będą się skarżyć, jeśli umieścisz je w nawet bardzo niekomfortowych warunkach. Mogą przetrwać w ekstremalnym mrozie i upale, a także przy bardzo wysokim ciśnieniu i promieniowaniu. Niektóre niesporczaki potrafią nawet żyć bez ochrony w przestrzeni kosmicznej przez 10 dni. Nieźle! Udaje im się to, ponieważ zwijają się w kulkę i przechodzą w stan hibernacji, podczas którego nie potrzebują tlenu ani wody. Grawitacja Księżyca wynosi około 17% grawitacji Ziemi. Jeśli na Ziemi ważysz 90 kg, na Księżycu twoja waga spadnie do zaledwie 15.
Na powierzchni satelity możesz też przenosić 6 razy większe ładunki niż na Ziemi. Chodzenie po powierzchni Księżyca także jest łatwiejsze, ale dużo bardziej niebezpieczne. Twoje stopy w ciężkim skafandrze zakopałyby się na 15 cm w księżycowej glebie. Wyobraźmy sobie jednak, że rezygnujesz z chodzenia i stawiasz na skakanie. Wtedy w kilka chwil straciłbyś kontrolę nad poruszaniem się. Poza tym powierzchnia Księżyca jest pokryta głębokimi kraterami, których bardzo ciężko byłoby uniknąć. Możesz dojrzeć zaćmienie Słońca, ponieważ mimo tego, że Księżyc jest od niego 400 razy mniejszy, jest też 400 razy bliżej nas. Dlatego bez problemu może zasłonić naszą gwiazdę. Jednak za 50 milionów lat Księżyc nie będzie w stanie całkowicie zasłonić Słońca ze względu na zmianę orbity. Skafander NASA kosztuje aż 12 milionów dolarów. Tak, jestem w stanie w to uwierzyć. Za 70% tej ceny odpowiada moduł kontrolny i plecak. Wewnątrz Urana znajduje się skaliste jądro. Jest małe, a jego waga to zaledwie połowa masy Ziemi. W porównaniu z innymi planetami, jądro Urana jest raczej chłodne. Ma około 5000 stopni Celsjusza. Twarde jądro otacza lodowy płaszcz, który stanowi 80% całej planety. Nie jest to taki lód, o którym myślisz. To raczej gorąca i gęsta ciecz złożona z wody, lodu amoniakowego i metanu. Czasem nazywamy go oceanem wodno-amoniakowym. Atmosfera Urana składa się głównie z wodoru i helu. Ma jednak niebiesko-zielony kolor, ponieważ metan pochłania czerwone światło. Ocean na Jowiszu jest większy niż jakikolwiek inny w Układzie Słonecznym. W przeciwieństwie do ziemskich oceanów nie zawiera wody, a raczej metaliczny wodór. Ocean ten ma zapierającą dech w piersiach głębokość 40 tysięcy kilometrów. To niemal długość ziemskiego równika. Wenus to mistrz wulkanów. Na tej planecie znajduje się ich aż 1600, ale żaden z nich nie wybucha. W odległości 250 milionów lat świetlnych od nas znajduje się supermasywna czarna dziura. Wydaje z siebie najgłębszy dźwięk wykryty we wszechświecie. Jest o 57 oktaw niższy niż dźwięk C na pianinie. To biliard razy niższy dźwięk, niż jesteśmy w stanie dosłyszeć. Merkury ma kilka miliardów lat. W 2016 roku naukowcy odkryli na powierzchni planety anomalie, które wykazały, że planeta się kurczy. Po dodatkowych badaniach okazało się, że Merkury nadal stygnie. Istnieją planety, które nie są przywiązane do orbity żadnej gwiazdy i wędrują bez celu przez przestrzeń kosmiczną. Pulsary należą do jednych z najbardziej spektakularnych obiektów kosmicznych. Pulsar to odmiana gwiazdy neutronowej, która wystrzeliwuje materię niemal z prędkością światła. Zwykłe pulsary obracają się z prędkością od 1/10 do 60 razy na sekundę. Natomiast pulsary milisekundowe mogą obracać się aż 700 razy na sekundę. To za szybko dla ludzkich oczu. Podczas obrotów emitują wiązki promieniowania, które przypominają światło latarni morskiej. Astronomowie mogą dostrzec pulsary zwrócone ku Ziemi, ponieważ wygląda to tak, jakby ktoś nakierował światło na naszą planetę. Gdy światło to jest skierowane w inną stronę, nie można dojrzeć pulsara. Nasze Słońce jest bardzo ciężkie. Chcesz dowodów? 99,86% masy Układu Słonecznego to masa Słońca, w szczególności wodoru i helu, z którego się składa. Pozostałe 0,14% to głównie masa 8 planet Układu Słonecznego. Pierścienie Saturna są bardzo cienkie w porównaniu do jego rozmiaru. Gdybyś miał model planety o szerokości około 1 metra, pierścienie byłyby 10 tysięcy razy cieńsze niż ostrze maszynki. Mimo tego, że Wenus jest najgorętszą planetą Układu Słonecznego, występuje na niej śnieg, ale nie taki, jak ci się wydaje. Pada tam metalowy śnieg i kwasowy deszcz. Niezbyt dobre miejsce na wakacje. Skakujcie, zabiorę Was na przejażdżkę po planetach naszego systemu. Zaczniemy od Merkurego, najmniejszej planety w Układzie Słonecznym. W ciągu dnia temperatura na jej powierzchni osiąga 430 stopni Celsjusza, z kolei w nocy spada do minus 180 stopni. Temperatury są tak skrajne, ponieważ planeta nie ma atmosfery. Otacza ją cienka warstwa zwana egzosferą. To jeden z powodów, dla których na Merkurym nie może rozwinąć się życie. Temperatury i promieniowanie słoneczne są zbyt ekstremalne, by jakikolwiek organizm mógł tam przetrwać. A teraz wyobraźmy sobie, że jakimś sposobem życie na Merkurym jest możliwe. Jakby to wyglądało?
Pod względem powierzchni planeta przypomina Księżyc. Meteoryty pozostawiły na niej mnóstwo śladów. W przeciwieństwie do powierzchni naszego naturalnego satelity, ta Merkurego jest szaro-brązowa. A teraz spójrzcie w górę. Na tej planecie Słońce wydaje się prawie 3 razy większe niż na Ziemi i świeci niemal 7 razy jaśniej. Ciekawe, jakie okulary przeciwsłoneczne nosiliby tu ludzie. Czy w przyszłości na Merkurym pojawi się życie? Nie róbcie sobie nadziei, to mało prawdopodobne. A co powiecie na to, żeby zawitać na Wenus? Logika podpowiada, że Merkury jest najgorętszą planetą Układu Słonecznego, ponieważ leży najbliżej Słońca, ale ten zaszczytny tytuł przypadł Wenus. A dlaczego jest tam tak piekielnie gorąco? Sekret kryje się w atmosferze planety, która składa się niemal w całości z dwutlenku węgla. Jest ona tak gęsta, że nieustannie nagrzeba planetę. Chodzi o to, że gazy w atmosferze Wenus zatrzymują promieniowanie cieplne. Planeta po prostu nie może się schłodzić. Woda na jej powierzchni od razu zmienia się w parę. Gdyby Wenus była posiłkiem, to jej atmosferę można by porównać do mikrofalówki i dlatego temperatury sięgają tam ekstremalnych 465 stopni Celsjusza. A jak wyglądałoby życie na Wenus? Na Ziemi pory roku zmieniają się z powodu nachylenia osi planety, ale na Wenus nie dochodzi w ciągu roku do żadnych znaczących zmian. Za dnia i nocą wszystko jest w miarę jednostajne. A jak prezentuje się stamtąd niebo? Chmury na planecie są żółte lub jasno-białe. Tworzy je głównie trujący kwas siarkowy. Dlaczego więc z Ziemi Wenus wydaje się czerwonawo-pomarańczowa? Cóż, nie da się tak łatwo określić koloru planet. Odcień ciała niebieskiego może być inny, gdy patrzymy na nie z innych planet. Gdybyśmy pojechali na Wenus, powitałaby nas czerwonawo-brunatna powierzchnia. Cząsteczki dwutlenku węgla i kwasu siarkowego blokują promienie słoneczne docierające do powierzchni i dlatego planeta wydaje się czerwono-pomarańczowa. A wiecie, że Wenus często nazywana jest bliźniaczką Ziemi? Obie planety mają podobne rozmiary, stosunkowo młodą powierzchnię i gęstą atmosferę z chmurami. Poza tym orbita Wenus znajduje się najbliżej Ziemi. Nic dziwnego, że może rodzić to pytania o istnienie życia na tej planecie. Przykro mi, ale nie jest to możliwe. Wenus nie nadaje się do życia. Kolejny przystanek to Mars. W przeciwieństwie do Wenus, ze względu na nachylenie osi na Marsie, występują pory roku, a ponieważ orbita planety jest bardziej eliptyczna, obserwuje się tu również dodatkowy efekt zmian pór roku. Na półkuli południowej występują chłodniejsze zimy i gorętsze lata niż na półkuli północnej. Średnia temperatura na Marsie wynosi minus 60 stopni Celsjusza. Ale jej wartości wahają się od biegunów do równika, a przy tym mogą się drastycznie zmieniać w ciągu zaledwie tygodnia. To i tak nie najgorzej w porównaniu do dwóch poprzednich planet, co nie? A czy na Marsie da się żyć? Pierwszym zmartwieniem dla każdego organizmu jest promieniowanie kosmiczne. Ziemia ma pole magnetyczne i gęstą atmosferę, która nas przed tym chroni, ale Mars tego nie oferuje. Grawitacja planety jest trzykrotnie słabsza niż na Ziemi, a więc słabsza grawitacja i cieńsza atmosfera utrudniają istotom żywym przetrwanie na czerwonej planecie. W 2013 roku NASA poinformowała o prehistorycznym, słodkowodnym jeziorze na Marsie, w którym mogły rozwijać się mikroorganizmy. Mamy też dowody na to, że na planecie znajdowała się kiedyś woda w stanie ciekłym. Może to oznaczać, że w przeszłości na Marsie panowały niezbędne warunki do rozwoju życia. Ale co się stało z tą wodą? Najprawdopodobniej atmosfera planety stała się zbyt cienka i nie mogła utrzymać jej zasobów na powierzchni. Jej zanik może być też związany z utratą pierwotnych pól magnetycznych, albo ewentualnie z rozmiarem planety. Niewykluczone, że Mars jest zbyt mały, by zachować wodę, a zatem na razie nie nadaje się on do zamieszkania. Ale jak pewnie wiecie, naukowcy wysyłają misję do Marsa. Może zdobędą jakieś nowe informacje. Pożyjemy, zobaczymy. A teraz Jowisz. Zastanawialiście się kiedyś, jak by się żyło na największej planecie w Układzie Słonecznym? Niestety, tamtejsze środowisko nie jest zbyt przyjazne. Temperatury panujące na planecie i jej skład są zbyt surowe, by mogły się tam rozwinąć mikroorganizmy. Jowisz zbudowany jest z warstw gazów, głównie z wodoru i helu. Wypełniają one całą planetę. I to dosłownie. Nie ma tam stałej powierzchni. Gazy sięgają aż do samego jądra.
pod powierzchnią robią się płynne i zmieniają w plazmę. To wszystko dlatego, że panuje tam o wiele większe ciśnienie niż w jakimkolwiek miejscu na Ziemi. Dla porównania, organizm na Jowiszu musiałby wytrzymać 1000 razy większe ciśnienie niż na naszej planecie. Czy coś mogłoby przetrwać w takich warunkach? Raczej nie. Jowisz kompletnie nie nadaje się do życia, ale niewykluczone, że byłoby to możliwe na Europie, jednym z jego księżyców. Zmieniamy scenerię i przenosimy się na Saturna. To druga pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego. Podobnie jak Jowisz, też jest wielką gazową kulą i składa się głównie z wodoru i helu. A jakie panują tam temperatury? Jest strasznie zimno, a poza tym wieją niezwykle silne wiatry. W górnej atmosferze Saturna osiągają prędkość 490 metrów na sekundę. Abyście lepiej to zrozumieli, zróbmy porównanie z wichurami na Ziemi. Największy huragan, jaki wystąpił na naszej planecie, osiągnął prędkość 107 metrów na sekundę. A więc pytanie, czy życie na Saturnie jest możliwe, należy do retorycznych. Życie w znanej nam formie nie może tam istnieć. Kolejny przystanek to Uran, jeden z lodowych olbrzymów. Atmosfera planety składa się głównie z lodu, ale to nie jedyny powód jej niebieskiego zabarwienia. W jej atmosferze występuje też metan, który pochłania czerwone światło i odbija niebieskie. To samo zjawisko występuje na Neptunie. Uran to najzimniejsza planeta Układu Słonecznego. Temperatury spadają tam do -224 stopni Celsjusza. Życie na Ziemi potrzebuje światła słonecznego, by pobierać energię, ale na Uranie nie ma nic, co mogłoby wytwarzać energię potrzebną organizmom do rozwoju. Wniosek jest jeden. Nie ma tam warunków do życia. Pędzimy teraz na Neptuna, drugiego lodowego olbrzyma. Co takiego znaleźć można na najbardziej oddalonej od Słońca planecie? Oczywiście jest tam niewiarygodnie zimno. Nie ma ani źródła energii, które wykorzystać mogłyby bakterie, ani wody w stanie ciekłym. Naukowcy uważają, że ze względu na tak niekorzystne warunki, znalezienie życia na Neptunie jest mało prawdopodobne. Co zatem sprawia, że nasza planeta nadaje się do życia? I nie mam na myśli tylko ludzi. Chodzi mi o wszystkie żywe organizmy, nawet te mikroskopijne. Do rozwoju życia niezbędne są określone warunki. Wszystkie istoty potrzebują pożywienia, wody i odpowiedniej temperatury. Atmosfera też jest kluczowa. Ludzie potrzebują na przykład tlenu do oddychania i mogą przetrwać tylko w niezbyt wysokich i niezbyt niskich... Stary, dobry Układ Słoneczny ze swoimi osobliwymi zjawiskami, których do dziś nie zdołaliśmy wytłumaczyć, jest bardzo intrygującym miejscem. Plotki głoszą, że gdzieś za Neptunem kryje się nieodkryta ogromna planeta. Wulkany na Plutonie wyrzucają lód, a w kolosalnym kanionie Marsa zmieściłaby się cała Europa. Sprawdźmy, czy to wszystko prawda i odkryjmy razem mniej znane oblicze kosmosu. Układ Słoneczny ma ponad 4,5 miliarda lat. Można więc powiedzieć, że jest w podeszłym wieku. Uczeni doszli do tego wniosku po przebadaniu najstarszych materiałów, do jakich byli w stanie dotrzeć. Mam tu na myśli rzecz jasna meteoryty. Spacerowanie po Wenus w kapeluszu odpada. Wiatry w górnych częściach atmosfery są niezwykle porywiste. Wieją 50 razy szybciej niż prędkość obrotu planety. Co gorsza, nigdy nie ustają i z czasem tylko przybierają na sile. Chcecie polecieć w nieznane? Będziecie musieli pokonać niemal 18 miliardów kilometrów, zanim opuścicie Układ Słoneczny. Tylko nie zapomnijcie map Google. Pewnie słyszeliście o metanie, produkt uboczny zjawisk naturalnych, takich jak erupcje wulkanów i procesy trawienne krów. W każdym razie gaz ten jest nie tylko jednym ze składników atmosfery Marsa, ale również bezustannie wprawia uczonych w osłupienie. Jego zawartość na czerwonej planecie wciąż się waha i eksperci nie potrafią powiedzieć dlaczego. Czyżby na Marsie hodowano bydło? Jak zapewne pamiętacie, w 2006 roku Pluton został pozbawiony tytułu planety. Potem sklasyfikowano go jako planetę karłowatą. Rany, może się w końcu zdecydujecie? Najbardziej jednak zadziwia fakt, że średnica tego ciała niebieskiego jest mniejsza niż Stany Zjednoczone wszerz. Sprawdźcie sami. Największy dystans na wskroś państwa, czyli od stanu Maine do północnej Kalifornii, wynosi 4350 km. Tymczasem średnica Plutona to niecałe 2400 km. Uran obraca się w pozycji bocznej i astronomowie do dzisiaj nie wiedzą, z czego wynika to nietypowe ułożenie.
Jedną z hipotez jest potężna kolizja sprzed wielu milionów lat, ale póki co to jedynie teoria. Swoją drogą Uran to jedyna planeta o tak specyficznej właściwości. Nasze Słońce jest nieprawdopodobnie masywne. Chcecie dowodów? Proszę bardzo, 99,86% całkowitej masy Układu Słonecznego jest zawarte w gwieździe, zwłaszcza wodór i hel, z których się składa. Pozostałe 0,14% to głównie masa 8 planet Układu. Ziemia może nie być jedyną tektonicznie aktywną planetą. Astronomowie zauważyli na Merkurym formacje skalne przypominające klify. Jeśli to prawda, aktywność tektoniczna może tłumaczyć gwałtowne kurczenie się planety. W większości filmów science fiction, których akcja rozgrywa się w kosmosie, bohaterowie wlatują w pas asteroid i robią co mogą, żeby nie zderzyć się z żadną skałą i nie uszkodzić swych pojazdów. Wybaczcie, że was zawiedziemy, ale to bzdura. Jedyny znany astronomom pas asteroid znajduje się między Marsem a Jowiszem. Składa się z tysięcy planetoid, które są od siebie na tyle oddalone, że prawdopodobieństwo kolizji jest bliskie zeru. Za orbitą Neptuna znajduje się tajemniczy pas Kuipera pełny masywnych lodowych obiektów. Najciekawsze jest to, że uczeni nie potrafią wytłumaczyć schematu ruchu tej kosmicznej formacji. Jedyne wyjaśnienie, jakie mogą zaoferować, polega na tym, że Neptun skrywa gigantyczną planetę. Co ciekawe, otrzymała ona już swoją nazwę. Dziewiąta planeta. Musimy jedynie poczekać, aż jej istnienie zostanie udowodnione. Albo nie. Wulkany ziemskie w porównaniu z tymi występującymi na Plutonie są jak ogień i woda. I to dosłownie. Te, które znamy, wyrzucają lawę, z kolei wulkany na Plutonie wyrzucają lód. Zamarzająca woda rozprzestrzenia się, tworząc gigantyczne ciśnienie. Pewnego dnia, bum, w powietrze wzbija się lód. W wyniku tego zjawiska powstaje nowy kriowulkan. Japet, jeden z księżyców Saturna, ma ciekawe podwójne ubarwienie. Jedna z jego półkul jest jasna, a druga złowieszczo ciemna. Naukowcy do dziś nie rozwikłali tej tajemnicy. Kolejna ciekawostka o Plutonie, a raczej jego atmosferze. Wznosi się o wiele wyżej nad powierzchnię planety karłowatej niż ma to miejsce na Ziemi. Co więcej, atmosfera Plutona składa się z ponad 20 warstw. Każda z nich jest przeszywająco mroźna i bardzo gęsta. Żyjemy wewnątrz Słońca. Nie znaczy to, że jesteśmy mieszkańcami rozgrzanej do czerwoności gwiazdy oddalonej od Ziemi o jakieś 150 milionów kilometrów. Chodzi o to, że jego atmosfera rozciąga się znacznie dalej nad jego widoczną powierzchnię, a Ziemia znajduje się w jej zasięgu. Tak się składa, że wiatry słoneczne tworzą zapierające dech w piersiach zjawiska, znane jako zorze polarne. Ocean na Jowiszu jest większy niż wszystkie zbiorniki wodne pozostałych planet Układu Słonecznego razem wzięte. Ale moment, to nie jest ocean w naszym rozumieniu. Ten na Jowiszu nie składa się z wody, a z metalicznego wodoru. Jego głębokość wynosi nieco ponad 40 tysięcy kilometrów, co odpowiada obwodowi Ziemi. Atmosfera Słońca jest gorętsza od samej gwiazdy. Temperatura przy powierzchni dochodzi do nieco ponad 5,5 tysiąca stopni Celsjusza, podczas gdy ta w górnych częściach atmosfery osiąga nawet 555 tysięcy stopni. Naukowcy podejrzewają, że może to być związane z eksplozjami ciepła. W XVII wieku odkryliśmy zjawiskowe pierścienie Saturna. Niedawno jednak okazało się, że nie jest to unikatowa cecha wyłącznie tej planety. Wszystkie gazowe olbrzymy, czyli Uran, Neptun i Jowisz, również je mają, ale są cienkie i ledwo widoczne. Co się zaś tyczy Marsa, Wenus i Ziemi, to planety skalne, które w ogóle nie posiadają pierścieni. Układ Słoneczny nie jest jedynym tego typu systemem w Drodze Mlecznej. W naszej galaktyce znajduje się około 100 miliardów układów słonecznych. A co dopiero powiedzieć o całym Wszechświecie? W każdej chwili możecie napotkać na Ziemi skałę przybyłą z Marsa. Po przeanalizowaniu składu chemicznego niektórych meteorytów znalezionych na Saharze, Antarktydzie i w kilku innych zakątkach naszej planety, uczeni doszli do wniosku, że mają pochodzenie marsjańskie. Ponieważ Merkury jest najbliżej Słońca, wielu ludzi zakłada, że jest to również najgorętsza planeta. I tu się mylą, ponieważ tytuł ten dzierży Wenus, która znajduje się jakieś 50 milionów kilometrów dalej niż Merkury. Wynika to z niezwykle gęstej atmosfery tej planety, stukrotnie przewyższającej pod tym względem ziemską.
Co więcej, niemal w całości składa się ona z dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym. Wszystkie te czynniki sprawiają, że temperatura na Wenus osiąga niewyobrażalne 470 stopni Celsjusza, co wystarczy, aby stopić ołów. Tymczasem maksymalne wartości na Merkurym to 430 stopni. Egzystencja Io, księżyca Jowisza, to niekończący się chaos. Na jego powierzchni znajdują się setki aktywnych wulkanów. Jeśli kiedyś tam polecicie, zobaczycie dobywające się z nich słupy dymu ulatujące w atmosferę Io. Największy wulkan w całym Układzie Słonecznym, o którym wiemy, znajduje się na Marsie. Powierzchnia tego potwora jest porównywalna do Polski, a wysokością 2,5-krotnie przewyższa Mount Everest. Jakim cudem osiągnął takie rozmiary? Cóż, grawitacja Marsa jest o wiele słabsza niż ziemska. Gdybyśmy byli nawet maleńkim ciałem niebieskim, mielibyśmy swój własny księżyc. W 1993 roku sonda Galileo mijała miniaturową asteroidę, której średnica nie przekraczała 32 km. Okazało się, że tego karzełka obiegał 1,5-kilometrowy księżyc. Od tamtej pory astronomowie odkryli setki księżyców towarzyszących pomniejszym obiektom w Układzie Słonecznym. Dolina zwana Valles Marineris na Marsie jest ponad 10-krotnie większa od Wielkiego Kanionu. To kolejna zagadka astronomiczna, ponieważ czerwona planeta nie jest aktywna tektonicznie. Na powierzchni Jowisza znajduje się ciekawy obszar zwany Wielką Czerwoną Plamą. Niedawno astronomowie doszli do wniosku, że właściwie jest to szalejąca od wielu stuleci burza. Z kolei jakieś 20 lat temu zauważyli, że plama zaczęła się zmniejszać. Obecnie jest to o połowę skromniejsza niż na początku badań. Mimo to wciąż jest 1,5 razy większa od Ziemi. Znacie inne ciekawostki o kosmosie, które pominęliśmy? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Ale czekajcie, nie odchodźcie jeszcze. Mamy dla Was setki równie ciekawych filmików. Wystarczy wybrać jeden z widocznych na ekranie, kliknąć i oglądać. Pozostańcie po jasnej stronie życia. Merkury. Około 3,8 miliarda lat temu. Ogromna asteroida zaraz uderzy w planetę. Bum! Fragmenty rozlatują się na wszystkie możliwe kierunki. Kiedy już opada kurz po kolizji, naszym oczom ukazuje się krater rozmiarów jeziora Ontario. Najciekawszą jednak rzeczą w tej wielkiej wyrwie jest jej kształt. Przypomina ona bowiem pająka. Okrągły odwłok w samym centrum i liczne odnóża, które rozchodzą się w różne strony. Co dziwne, te pajęcze nogi wcale nie są równo uszeregowane względem środka. Naukowcy mogą jedynie przypuszczać, w jaki sposób doszło do tak niezwykłego formowania terenu. Niektórzy uważają, że podobizna pająka widniała już tam dużo wcześniej, jeszcze zanim meteoryt zdążył uderzyć w planetę, a to, że spadł akurat w to miejsce, jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Ale wciąż nie mamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powstały te niezwykłe ślady na kopule Merkurego. Inna zagadka dotycząca tej planety odnosi się do samego jej powstania. Jedna z teorii głosi, że była ona niegdyś księżycem Wenus, ale z czasem poddała się grawitacji Słońca. Gwiazda miałaby dosłownie oderwać Merkurego od Wenus, po czym ten miał zacząć krążyć wokół Słońca. Potwierdzać te teorie mogą okresy obrotu Merkurego i Wenus. Merkury powoli traci swą prędkość obrotu i jeden dzień na tej planecie obecnie równa się 58 ziemskich dni, a różnica ta stale rośnie. W tym samym czasie, po pozbyciu się znacznego balastu, Wenus zaczęła obracać się odrobinę szybciej. Inna teoria zakłada, że obie planety zderzyły się ze sobą krótko po pojawieniu się naszego Układu Słonecznego. Merkury miałby wówczas być o wiele większy od tego, który znamy dziś. Po kolizji z Wenus miałby on utracić część swojej skorupy, którą w późniejszym czasie miałaby przechwycić właśnie Wenus. Ostatecznie naukowcy nie potrafią jednak do końca wyjaśnić, jak powstał Merkury. Uran, gazowy olbrzym. Od naszej planety dzieli go 18 odległości Ziemia-Słońce. Jest całkiem spokojny w porównaniu z innymi olbrzymami, jak na przykład Jowiszem, na którym panują burze wielkości całej naszej planety. Niemniej uran ma w sobie coś szczególnego, czym może się pochwalić. Ta ciemna plama na przykład została wykryta przez teleskop Hubble'a w 2006 roku. Wówczas była ona 2 razy większa od Alaski. Parę lat później pojawiły się tam jasne plamki. Okazało się, że były to opary metanu, które poruszały się wzdłuż planety z prędkością niemal 500 km na godzinę. Niestety nie wiemy, co jest przyczyną tych burz na Uranie. Być może odpowiedź na to pytanie znajdziemy, zagłębiając się w zgoła inną zagadkę dotyczącą tej planety. Obraca się ona, leżąc bokiem.
Jeśli spojrzymy na oś Ziemi, zobaczymy, że jej pozycja jest niemal pionowa, jedynie lekko przechylając się w bok. Tak też jest z większością planet w naszym Układzie Słonecznym, z wyjątkiem Uranu. Jego oś jest prawie pozioma i skierowana w stronę Słońca. Jeden z biegunów Uranu jest oświetlony praktycznie bez przerwy. Dzień polarny trwa tam 42 ziemskie lata. Kiedy pochylenie osi Uranu zmienia się, dzień polarny rozpoczyna się na drugiej części planety. Oznacza to, że jeden z biegunów wkracza w okres całkowitej ciemności trwającej 42 lata. Te zmiany mogą być przyczyną gwałtownych burz na powierzchni planety. Dlaczego jednak usytuowana jest ona bokiem, tego nie wiemy. Być może miliardy lat temu gazowy olbrzym zderzył się z kilkoma asteroidami, które były w trakcie stawania się nową planetą. Taka protoplaneta, podobna w swych rozmiarach do Ziemi, mogła przechylić oś Uranu po zderzeniu się z nim. To jednak wciąż zaledwie hipoteza. Przejdźmy teraz do Księżyca Jowisza Europy. Ogromną zagadką jest, czy istnieje tutaj jakaś forma życia. Naukowcy wcale nie odrzucają takiego prawdopodobieństwa. Wszystko, co możemy zaobserwować na powierzchni Księżyca, to lód. Te paski, które zapewne dostrzegliście, to w rzeczywistości długie i bardzo szerokie pęknięcia. Przez wiele lat naukowcy myśleli, że Księżyc ten jest wielkim kawałkiem lodu. Dzisiaj wielu z nich uważa, że wewnątrz może znajdować się woda w stanie ciekłym. Jądro Europy jest nagrzewane przez siły pływowe Jowisza. Rozgrzane jądro topi więc lód skumulowany wokół siebie. To oznaczałoby, że pod warstwą lodu może znajdować się ogromny ocean. A skoro woda jest jednym z warunków do życia, różne mikroorganizmy mogłyby tam istnieć. Moglibyśmy to sprawdzić jedynie wysyłając tam sondę. Musiałaby ona przewiercić się przez prawie 40 km lodu i przebadać ocean dwa razy większy niż wszystkie pokłady wody Ziemi razem wzięte. Spójrzmy na księżyc Saturna, Tytan. Jest to drugi co do wielkości księżyc Układu Słonecznego, będący o połowę większy od naszego naturalnego satelity. Jest to jedyne miejsce w naszym Układzie Słonecznym, poza Ziemią, gdzie udowodniono występowanie ciekłej wody. Najciekawszą rzeczą dotyczącą Tytana jest jego atmosfera, gęsta na 400 km. To dystans prawie 40 razy większy niż standardowy poziom wzniesienia samolotów komercyjnych. W 95% składa się ona z azotu. Dla porównania, atmosfera ziemska składa się z azotu w 79%, co oznacza, że są do siebie dość podobne. Niewiadoma polega na tym, jak taka atmosfera mogła się tam pojawić. Jedna z teorii głosi, że wiele lat temu meteoryty uderzały w powierzchnię Tytana prawie bez przerwy. Ogromne skały kolidowały ze skorupą, podnosząc tym samym ciśnienie i temperaturę na Księżycu. W takich warunkach amoniak znajdujący się w powietrzu rozłożył się na azot i wodór. Ciężki azot opadł na powierzchnię Tytana, podczas gdy leciutki wodór wyparował w kosmos. Niektórzy naukowcy jednak podważają tę teorię. Inną zagadką naszego Układu Słonecznego jest hipotetyczna gwiazda Nemezis i fakt, czy ona naprawdę istnieje. Jeśli przyjrzymy się wszystkim gwiazdom w naszej galaktyce, dowiemy się, że większość z nich występuje w parach, co oznacza, że orbitują one dookoła siebie. Statystycznie zakładając, Słońce również powinno mieć takiego kompana. Tak więc niektórzy naukowcy zakładają, że za największymi okresami wymierania na Ziemi musi stać jakieś nieznane ciało niebieskie. Nakreślili oni hipotezę, że gdzieś w odległości 1,5 roku świetlnego od centrum naszego Układu Słonecznego musi znajdować się czerwony karzeł. Ten, za każdym razem zbliżając się do pasa planetoid, miałby zakłócać ich porządek i kiedy tak się działo, kilka z nich mogło ruszać w stronę Ziemi, powodując zniszczenie i masowe wymieranie gatunków. Jednak gwiazda taka nie została jeszcze odkryta, a wielu uczonych tego świata zdecydowanie podważa tę teorię. Spójrzmy teraz na sam brzeg Układu Słonecznego. Foton światła potrzebuje rok, by tutaj dotrzeć. Naukowcy wierzą, że może się tu znajdować obłok Oorta. Jest to najdalsze miejsce, na które oddziałuje grawitacja słoneczna. Prawdopodobnie taki sferyczny obłok otacza cały nasz Układ Słoneczny. Jest to również miejsce, gdzie uważa się, że powstają długookresowe komety. Lecą one później przez całą długość Układu Słonecznego, po czym powracają do obłoku Oorta. Taka podróż zajmuje dziesiątki tysięcy lat. Co ciekawe, możliwe, że znajduje się tam również olbrzym gazowy, zwany Tyche.
Niektórzy twierdzą, że jest on 4 razy większy od Jowisza. Jak dotąd żadne z przeprowadzonych badań nie potwierdziło istnienia tej planety. O ile istnienie obłoku Oorta jest wciąż uważane za hipotetyczne, są naukowcy, którzy twierdzą, że komety w tej przestrzeni w kosmosie są odpowiedzialne za największe zagłady na Ziemi. Przenieśmy się na moment poza granicę Układu Słonecznego. Tam, 1500 lat świetlnych od Ziemi, znajduje się najbliższa względem naszej planety czarna dziura. Te obiekty to najbardziej zagadkowe zjawiska w znanym nam kosmosie. Są tak ciężkie, że przyciągają nie tylko materię, ale również światło. Co więcej, potrafią one spowolnić czas. Kiedy coś już utknie w strefie grawitacyjnej czarnej dziury, nie ma szans na wydostanie się. Światło oraz materia stopniowo zachodzą niedaleko horyzontu zdarzeń, po czym na zawsze znikają w nieskończonej ciemności. Czas płynie tu inaczej. Jedna minuta w pobliżu czarnej dziury może równać się nawet tygodniom na Ziemi. Największą zagadką jest jednak to, co tak naprawdę znajduje się w środku tego zjawiska. Niektórzy spekulują, że nie ma tam nic poza miażdżącym ciśnieniem, które niszczy cokolwiek się tam przedostanie. Inni uważają, że może to być portal do innego wymiaru lub tunel czasoprzestrzenny prowadzący w inne miejsce we wszechświecie. Jeśli miałoby to być zgodne z prawdą, musiałyby również istnieć białe dziury, służące jako wyjścia z tych portali i tuneli z wnętrza czarnych dziur. Dotychczas jednak nie natrafiono na taką. No dobrze, a co powiecie na szybki spacer po hipotetycznej granicy całego Wszechświata? To miejsce nazywamy Wielką Pustką. Jeśli spojrzymy na mapę Wszechświata, zobaczymy pusty, zimny obszar o wielkości około 1 miliarda lat świetlnych. Cała galaktyka Drogi Mlecznej jest szeroka na zaledwie 100 tysięcy lat świetlnych. Główną zagadką tutaj jest to, skąd się ta przestrzeń pojawiła. Jedna z teorii mówi o pustce, która wypełniła ten obszar po zderzeniu 2 równoległych wszechświatów. Wyobraźmy sobie, że wszechświaty to ogromne bańki i pewnego dnia 2 z nich się zderzają. W ten oto sposób równoległy wszechświat rozproszył kilka galaktyk z naszej bańki. Do tej pory teoria ta pozostaje jedynym wyjaśnieniem powstania tak przeogromnej, zimnej pustki w naszym wszechświecie. Co by się z nami stało, gdyby Ziemia zrobiła się tak samo wielka jak Słońce? Średnica naszej planety wynosi 12 874 km. Pokonanie takiego dystansu można by porównać do 3-krotnego objechania Stanów Zjednoczonych w obie strony. Nie brzmi imponująco, nie? A co powiecie na powtórzenie tej przejażdżki 305 razy? Wyobraźcie sobie, ile byśmy zapłacili za benzynę. A tu mamy Słońce. Jego średnica wynosi niecałe 1 400 000 km. W porównaniu do Ziemi jest niewyobrażalnie wielkie. Co by się stało, gdyby nasza planeta dorównała swojej gwieździe? Istnieją 4 scenariusze. Każdy z nich jest uzależniony od naszego rozumienia pojęcia rozmiar Słońca. Scenariusz pierwszy. Ziemia staje się tak wielka jak Słońce, ale jej masa pozostaje taka sama. Kolosalna planeta z masą malusieńkiej Ziemi. Na początek pożegnajcie się z grawitacją. Im masywniejsza planeta, tym silniejsza jej grawitacja i odwrotnie. Tak leciutka planetka zwyczajnie nie będzie w stanie przyciągać do siebie żadnego ciała niebieskiego. Grawitacja tworzy wszystkie ciężkie substancje, od maleńkich kamyczków po całe kontynenty. To wszystko jej sprawka. Chyba wiecie, co by się stało bez niej. Wszyscy stalibyśmy się cząsteczkami pyłu. Owszem, Ziemia zwyczajnie przeobraża się w obłok pyłu, a żeby było jeszcze śmieszniej, pozostałe planety rozciągają nas na boki, pozbawiając możliwości powrotu do pierwotnego kształtu. Ten scenariusz nie wygląda chyba zbyt dobrze. Swoją drogą, nawet gdyby Ziemia jakimś cudem pozostała planetą, życie nie mogłoby się na niej rozwinąć w takich warunkach. Jej centrum dzieliłby od powierzchni przepastny dystans. Jak pamiętacie, masa naszej planety jest minimalna, a to oznacza brak grawitacji. Ziemia zwyczajnie nie byłaby w stanie utrzymać atmosfery. Bez niej żaden organizm żywy nie może istnieć. Nie żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, Ziemia przecież i tak jest obłokiem. Tylko że waży 10 razy więcej od Jowisza i teraz kumuluje się w kosmosie. W rezultacie zapada się w siebie i zmienia w gwiazdę. Poznajcie nowe Słońce. Scenariusz drugi. Może to być zarówno oddzielna możliwość, jak i rezultat poprzedniego. Ziemia staje się tak samo wielka jak Słońce przy odpowiednio większej masie. Teraz mamy 2 Słońca. Stajemy się tak zwaną gwiazdą podwójną.
Wiecie, co to znaczy? Czas na demolkę. Niszczymy Układ Słoneczny. Wyobraźcie sobie, dwa centra masy w jednym układzie. Orbity pozostałych planet stają się niestabilne i zniekształcone od tak nagłej zmiany. Jak tylko znajdą się w pobliżu naszej eks-Ziemi, od razu eksplodują. Nastąpi to albo wskutek sił pływowych, albo uderzenia naszej niegdysiejszej planety. Tak, nawet gazowe olbrzymy. To się tyczy również ciebie, Jowiszu. Wiecie, która planeta przetrwałaby cały ten chaos i pomściła swych pobratymców? Pluton. Pewnie byłby ostatnią eksplanetą w całym Układzie Słonecznym. Jest zbyt daleko, żeby zauważyć jakiekolwiek zmiany poza wzrostem masy w sercu Układu. Tak więc orbita Plutona zbliżyłaby się do naszej gwiazdy podwójnej i tyle. Ziemia wraz ze Słońcem musiałyby pogodzić się ze smutnym faktem, że tylko Pluton dotrzymywałby im towarzystwa. Protoplanetarny dysk powstały miliardy lat temu już nie istnieje. To oznacza brak możliwości formowania się nowych planet. Wszystko fajnie, ale co z samą Ziemią? Jak wyglądałoby na niej życie? Zobaczmy. Noce i dnie stałyby się dłuższe, ponieważ Ziemia potrzebowałaby więcej czasu na obrót wokół własnej osi. Na obu biegunach temperatura znacząco by spadła. Nawet teraz, gdy Ziemia jest naprawdę mała, światło słoneczne prawie tam nie dociera. Gdyby nasza planeta była większa, oświetlany tam obszar byłby jeszcze mniejszy. Z drugiej strony byłoby znacznie więcej miejsca. Koniec z przeludnieniem. Ziemia byłaby tak wielka, że dotarcie z jej jednego końca na drugi zajęłoby kilka lat. Prawdopodobnie stalibyśmy się dość samotni. Ale kto wie, może rakiety byłyby naszym podstawowym środkiem transportu. Istnieje cała masa ogromnych obszarów, których żaden człowiek nigdy nie widział ani nie odwiedził. Nie wiedzielibyśmy nawet o istnieniu wielu innych cywilizacji czy plemion. Lata mijają i wielu z nas odchodzi, nie spotykając innych ludzi. O ile w ogóle moglibyśmy chodzić. Ze względu na gigantyczną grawitację nasze kości nie są w stanie podtrzymać ciężaru naszego ciała. Serca natomiast miałyby dwa razy więcej pracy, żeby utrzymać nas przy życiu. Ptaki nie mogą już latać. W zasadzie nic nie może już latać. Wszystkie istniejące drzewa przewracają się, a nowe rosną blisko Ziemi niczym trawa. A propos drzew, jak tam nasz ekosystem? No średnio. Skoro już teraz nie garniemy się do dbania o środowisko na obecnie małej Ziemi, boję się pomyśleć, co by się stało, gdybyśmy mieli do dyspozycji tak wielki obszar. Zakładam, że góry śmieci w krótkim czasie zalałyby drzewa i skaziłyby wodę w naszym nowym, ogromnym domu. Maszyny i roboty byłyby odpowiednio większe. Pewnie dlatego, że typowe gospodarstwa rolne zwiększyłyby rozmiary do pojedynczych amerykańskich stanów. Podejrzewam, że byłoby też znacznie ciemniej niż obecnie. Nasza Ziemia jest taka maleńka. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby urosła do rozmiarów Słońca. Mniej światła słonecznego raczej oznaczałoby potrzebę sztucznego Słońca. No i różnice temperatur na powierzchni odpowiednio by się zwiększyły. Zdziwieni? To pewnie zlekceważyliście wielkość Słońca. Jest niemal 110 razy większe od Ziemi. Równik naszego rodzimego olbrzyma byłby 35 razy dłuższy od obecnego. Pamiętacie Plutona? Stałby się naszym jedynym księżycem. Poprzedni zdarzyłby się z nami odpowiednio wcześniej, przez co skończylibyśmy jak dinozaury. W takim wypadku cała woda by wyparowała. Negatywnych konsekwencji byłoby bez końca, ale skupmy się na czymś pozytywnym. Scenariusz trzeci. To samo, tyle że Ziemia zachowuje swoją masę. Teraz robi się ciekawie. Nie jesteśmy już planetą, a gwiazdą. W zasadzie staliśmy się masywniejsi od Słońca. Teraz posiadamy masę niemal czterech Słońc, bo musimy jakoś nadrobić naszą niską gęstość. Krótko mówiąc, byłoby prawie tak samo jak w scenariuszu drugim, ale z o wiele ciekawszymi długofalowymi konsekwencjami. Ponieważ Ziemia stała się czterokrotnie masywniejsza od Słońca, spalałaby swoje paliwo odpowiednio szybciej. Potem by ewoluowała. W zależności od masy jądra albo stałaby się supernową, albo zdmuchnęłaby swe zewnętrzne warstwy, stając się planetarną mgławicą. Gdyby eksplodowała w supernowej, przebywające blisko nas Słońce zrobiłoby to samo. A teraz nasza eks-Ziemia. Taka samotna, malutka kuleczka o średnicy zaledwie 19 km. Staliśmy się gwiazdą neutronową, czyli powstałą ze zdegenerowanej materii neutronowej. Jest mega gęsta i obraca się bardzo szybko. Lepiej trzymać się od niej z daleka. Jeśli Ziemia stanie się mgławicą, Słońce wchłonie cały nasz pył i zwiększy swoją masę. Teraz mamy nieznacznie bardziej masywne Słońce i białego karzełka. Czas mija, a Słońce dożywa kresu swych dni.
Po wyczerpaniu zasobów wodoru w jądrze staje się czerwonym olbrzymem. Zaczyna się rozszerzać i pozostawia swój materiał, w większości wodór, na białym karzełku. To my! Wtedy materia osiąga właściwą temperaturę oraz ciśnienie i zachodzi fuzja nuklearna. Stajemy się nową. Znów jesteśmy gwiazdą. Trochę samotną, ale wciąż gwiazdą. Co dalej? Widzicie, gwiazda to walka zwalczających się sił. Pierwsza to grawitacja. Stara się za wszelką cenę możliwie jak najbardziej skompresować ołów w maleńką kulkę. Druga to sterta energii w jądrze gwiazdy. Gdy się spala, tworzy masywne pokłady energii i, co za tym idzie, niebotyczne temperatury. O ile te dwie siły się równoważą, gwiazda może sobie dalej istnieć. Ale z chwilą wyczerpania gwiezdnego paliwa, ciało to zaczyna stygnąć. Wewnętrzne ciśnienie spada, co oznacza, że grawitacja wygrała. Zaczyna więc napierać na gwiazdę całą mocą i w rezultacie gwiazda z radości macha łapkami. 15 sekund później rozbłyskuje najjaśniejsze światło, jakie kiedykolwiek mieliście okazję podziwiać. Nasza eks-Ziemia eksploduje w supernowej, pozostawiając za sobą imponującą mgławicę. Ale bez obaw, żadna skalna planeta nie jest w stanie urosnąć do rozmiarów Słońca. Tylko gwiazdy tak potrafią. Chwilka, dlaczego nasza Ziemia jest taka mała, a inne planety takie wielkie? Czyżby dalej rosły? A może w pewnym momencie przestają? Im więcej masy dodamy, tym uzyskamy większą kompresję. W miarę jak planety stają się masywniejsze, zwiększa się ich grawitacyjna kompresja. Przestają rosnąć w momencie osiągnięcia masy odpowiadającej 1,7 masy Jowisza albo 540 masom Ziemi. Potem dalsze dodawanie masy tylko je zmniejszy, ponieważ kompresja przybierałaby na sile. Innymi słowy, nasz mały eksperyment myślowy jest niemożliwy. Najnowsze badania sugerują, że wszechświat przypomina ludzki mózg, tylko w znacznie większej skali. Sieć neuronowa mózgu składa się z około 86 miliardów neuronów. Wszechświat, jaki znamy, ma co najmniej 100 miliardów galaktyk. Galaktyki i neurony mają poniekąd podobną strukturę. Zbudowane są ze złożonej sieci węzłów łączących długie, podobne do nici włókna. Ale w każdym z tych systemów te włókna stanowią zaledwie 30% całkowitej masy. Pozostałe 70% to albo woda w mózgu, albo ciemna energia we wszechświecie. Sposób, w jaki galaktyki i sieć neuronów się ze sobą łączą, też jest zaskakująco podobny. W obu przypadkach proces przebiega według tych samych zasad fizyki. Z drugiej strony, niektórzy naukowcy są zdania, że podobieństwo między mózgiem a wszechświatem jest tylko powierzchowne. Umysł widzi drobne szczegóły i łączy je w określoną całość. Może na przykład dojść do wniosku, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jak chociażby mózg to mini wszechświat. Za miliardy lat wszechświat prawdopodobnie tak bardzo się powiększy, że nie będziemy w stanie dostrzec na niebie żadnych gwiazd. Aby zamienić Ziemię w czarną dziurę, trzeba by ją było ścisnąć do rozmiarów winogrona, a gdybyśmy chcieli osiągnąć to samo ze Słońcem, musielibyśmy zgniatać je tak długo, aż zmniejszyłoby się do średnicy 6 km. Galaktyka gwiazdotwórcza to rodzaj galaktyki, w której z zawrotną prędkością dochodzi do formowania się nowych gwiazd. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy dwie galaktyki łączą się w jedną, podczas gdy Ziemia ma tylko jednego naturalnego satelitę, wokół Jowisza krąży co najmniej 79 księżyców. Wszechświat ma nie tylko karłowate planety, ale także karłowate galaktyki. Obejmują one od 1000 do kilku miliardów gwiazd. Dla porównania, Droga Mleczna składa się z od 250 tysięcy do 400 miliardów gwiazd. Supermasywna czarna dziura, znajdująca się 250 milionów lat świetlnych od Ziemi, wydaje najgłębszy dźwięk ze wszystkich obiektów we Wszechświecie. Jest on biliard, czyli 1 z 15 zerami, razy głębszy niż dźwięk, który może zarejestrować ludzkie ucho. Egzoplaneta KELT-9b jest oddalona od Ziemi do 670 lat świetlnych. Jest to ultragorący Jowisz, czyli gigantyczna, gorąca planeta o masie zbliżonej do masy Jowisza.
Na Kelt 9b panuje tak wysoka temperatura, że po jasnej stronie planety cząsteczki rozpadają się. Każda ciecz unosząca się w przestrzeni kosmicznej formuje się w kształt kuli. Ta zasada działa już na niskiej orbicie okołoziemskiej. Droga Mleczna, czyli nasza rodzima galaktyka, ma ponad 105 tysięcy lat świetlnych średnicy. Wszystkie planety Układu Słonecznego zmieściłyby się na przestrzeni oddzielającej Ziemię od Księżyca i jeszcze zostałoby nieco wolnego miejsca. W czarnych dziurach zachodzi proces spaghettifikacji. Dochodzi do tego, gdy jakiś obiekt przekracza punkt, z którego nie da się już zawrócić. Gigantyczna siła przyciągania zaczyna rozciągać obiekt w jednym kierunku, jednocześnie ściskając go w drugim. Pierwszym spiralnym ciałem niebieskim, jakie odkryliśmy, jest galaktyka Vir. Jej długie ramiona składają się z gazów i gwiazd, a wszystko przyprószone jest drobnym pyłem kosmicznym. Z Ziemi możemy obserwować jedynie 5% Wszechświata. Gwiazda, która zbliży się zanadto do czarnej dziury, może zostać rozerwana na kawałki przez jej siłę grawitacji. WASP 12b to olbrzymia planeta oddalona od Ziemi o 1400 lat świetlnych. Zbudowana jest w głównej mierze z gazu. Niestety planeta ta skazana jest na zagładę, ponieważ orbituje zbyt blisko swojej gwiazdy macierzystej. Za około 10 milionów lat WASP 12b zostanie połknięta przez swoje własne Słońce. Droga Mleczna i jej najbliższa sąsiadka, galaktyka Andromedy, spotkają się za nieco mniej niż 4 miliardy lat. Kiedy dojdzie do zderzenia, utworzą one jedną ogromną galaktykę eliptyczną. Jeden z mniejszych księżyców Saturna, Enceladus, odbija prawie 90% światła słonecznego. Dzięki temu jest jednym z najjaśniejszych obiektów w Układzie Słonecznym. Ponieważ jednak odbija światło, zamiast je pochłaniać, temperatura na zlodowaciałej powierzchni Enceladusa spada nawet do minus 200 stopni Celsjusza. Najwyższą znaną górą w Układzie Słonecznym jest szczyt Olympus Mons na Marsie. Góra jest 3 razy wyższa niż Everest. Z jej wierzchołka nie widać zboczy, bo chowają się z powodu krzywizny planety. W naszym Układzie Słonecznym Merkury i Wenus są jedynymi planetami pozbawionymi księżyców. Naukowcy, którzy planują wysłać statki kosmiczne na Marsa, chcą załadować je dużą ilością ciężkiego sprzętu. Statki będą też wykonane z mocniejszych materiałów. A wszystko to z powodu stosunkowo niskiej siły grawitacji na czerwonej planecie. Na Marsie każdy obiekt jest prawie 3 razy lżejszy niż na Ziemi. Największy księżyc Plutona jest wielkości połowy tej planety karłowatej. To sprawia, że Charon, bo tak się zowie, jest największym znanym satelitą w stosunku do rozmiarów swojej planety. Na Księżycu znajdują się 3 piłki golfowe. Zostały wystrzelone podczas misji Apollo 14. Matematycy są zdania, że istnienie białych dziur jest prawdopodobne, choć naukowcy jeszcze ich nie odkryli. Gdyby dotrzeć do białej dziury, nie dałoby się dostać do jej środka. Za to z wnętrza wydobywałyby się materia i światło. Pełen obrót Ziemi zajmuje 1 dzień. Słońce jest natomiast tak ogromne, że jego pełen obrót zajmuje od 25 do 35 ziemskich dni. Księżyc nie ma idealnie kulistego kształtu. Z powodu ziemskiej grawitacji przypomina nieco jajko. Podczas kosmicznych spacerów specjalne skafandry chronią astronautów przed ogromnymi różnicami temperatur, od minus 160 stopni Celsjusza do 120 stopni na plusie. Do narodzin gwiazdy neutronowej dochodzi po zapadnięciu się supernowej. Po narodzinach gwiazda obraca się z zawrotną prędkością około 60 razy na sekundę, a zdarza się, że tempo wzrasta do 600 obrotów na sekundę. W 2007 roku astronomowie odebrali pierwsze super jasne i super silne sygnały radiowe. Nazywane szybkimi błyskami radiowymi, sygnały te dochodziły z odległości miliardów lat świetlnych. Przebywając w przestrzeni kosmicznej, astronauci często widzą przypadkowe rozbłyski światła. Pojawiają się, gdy promienie kosmiczne trafiają w nerw wzrokowy w oku. Podróż wokół równika Plutona oznaczałaby pokonanie takiej samej długości, jaka dzieli Rzym od Nowego Jorku. GJ504b, planeta oddalona od Ziemi o zaledwie 57 lat świetlnych, świeci. Dzieje się tak za sprawą ciepła utrzymującego się po jej uformowaniu. Planeta ma barwę głębokiej purpury, jak ciemnoróżowy kwiat wiśni.
Dzień na Jowiszu trwa najkrócej ze wszystkich dni planetarnych w Układzie Słonecznym. Ma raptem 9 godzin i 55 minut. Z powodu szybkiej rotacji Jowisz nie jest idealną kulą, jest nieco spłaszczony. W całym Układzie Słonecznym najwięcej wulkanów znajduje się na Wenus. Na powierzchni planety jest ich co najmniej 1600, większość jednak nie jest aktywna. Merkury jest pomarszczony, kiedy jego żelazne jądro ochładzało się, skorupa planety się skurczyła, a to sprawiło, że na powierzchni uformowały się nierówności. Uważa się, że nuklearny makaron znajdujący się wewnątrz gwiazd neutronowych jest najmocniejszą substancją we wszechświecie. To spaghetti z neutronów może być nawet 10 miliardów razy wytrzymalsze od stali. Część astronomów uważa, że czarne dziury mogą nie mieć horyzontu zdarzeń, czyli punktu bez powrotu. Może natomiast istnieć coś takiego jak horyzont pozorny, który zatrzymuje materię jedynie na pewien czas. Ostatecznie materia lub energia wydostają się w zmienionej postaci. Wszystkie misje Apollo były zaopatrzone w 15 skafandrów kosmicznych. Każdy z członków trzyosobowej załogi głównej potrzebował trzech kombinezonów. Jeden służył do ćwiczeń, drugi do lotu. Był też kombinezon zapasowy. Na wypadek, gdyby coś się stało z kombinezonem głównym. Do tego skafandry członków załogi rezerwowej. Po dwa na głowę. Jeden do treningu i drugi do lotu. Naukowcy są zdania, że jądro Merkurego może nadal po części mieć formę płynną. To mogłoby wyjaśnić, dlaczego planeta ma pole magnetyczne, nawet jeśli ma ono tylko 1% siły pola ziemskiego. Burze piaskowe na Marsie są najgorsze w naszym Układzie Słonecznym. Potrafią szaleć całymi miesiącami. Na planecie Kepler-16b, oddalonej od Ziemi o 245 lat świetlnych, nad horyzontem zachodzi nie jedno, a dwa Słońca. Planeta jest równie wielka jak nasz Saturn, ale ma większą gęstość. Założenie skafandra kosmicznego zajmuje 45 minut, a później astronauta potrzebuje kolejnej godziny, aby przystosować się do nowych warunków. Meteory muskające atmosferę to niezwykle jasne meteory, które wchodzą w atmosferę ziemską, a następnie ją opuszczają. Tryton, jeden z księżyców Neptuna, krąży wokół planety w przeciwnym kierunku. To jedyny duży księżyc jakiejkolwiek znanej nam planety, obracający się do tyłu. Tryton zbliża się także powoli do Neptuna. Eksperci uważają, że ostatecznie księżyc ten zostanie rozciągnięty przez siłę grawitacji planety, zamieniając się w pierścień otaczający gazowego olbrzyma. Haumea, planeta karłowata, znajdująca się w większej odległości od Ziemi niż Neptun, jest naprawdę dziwaczna. Orbituje ona w pasie Kuipera, pierścieniu, który przypomina kształtem pączka i składa się z lodowych ciał krążących wokół Słońca. Haumea ma dwa księżyce, nietypowy wydłużony kształt i dzień, który trwa raptem 4 ziemskie godziny. Co najlepsze, planeta otoczona jest niewiarygodnie cienkimi pierścieniami. Prawdopodobnie powstały w wyniku zamierzchłej kolizji. Neptun potrzebuje prawie 165 lat ziemskich, aby wykonać jedno pełne okrążenie wokół Słońca. Innymi słowy, odkąd ten gazowy olbrzym został odkryty w 1846 roku, obiegł Słońce tylko raz.